Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bracia i siostry, nie mogłem nie nastać w porę. Piszę te słowa zgodnie z Ewangelią, by pocieszyć naszego, jak na razie jedynego pasterza, który głosi Chrystusa tak, jak On by sobie tego życzył. W pierwszym wieku święty Paweł głosił odważnie naukę Chrystusa i zwalczał wszystkie herezje. Dziś, w tych czasach ostatnich, gdzie mnoży się wielkie odstępstwo od wiary, Bóg nam dał pasterza, który głosi Chrystusa jak święty Paweł z mocą. Nastał w porę, wykazał błąd, pouczył i podniósł lud Boży na duchu. I nastała ta chwila ciężka dla dobrego pasterza, gdy mówi jak Chrystus. Nie mogą znieść zdrowej Jego nauki. Nie chcą słuchać prawdy. Ty, arcybiskupie Pawle, czuwaj we wszystkim. Znoś trudy, spełnij swoje posługiwanie. A wiedz, że w ostatnich dniach nastaną chwile trudne, jakie dziś mamy. Ludzie będą rzucać się na ciebie, będą rzucać oszczerstwa, a co gorsza, swoi bracia. Żal mi tych hierarchów, co okazują tylko pozór pobożności. To ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary, ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych się stało. Wiedz, arcybiskupie Pawle, że cała Polska jest z tobą, bo owce znają swojego pasterza. Gdy usłyszą jego głos, to idą za nim. Gdyby Pan Jezus przyszedł teraz do episkopatu, ilu znalazłby wiernych jego nauce? Obawiam się, że niewielu. Arcybiskupie Pawle, dziękujemy Bogu, że dał nam ciebie. Bierzesz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Stanąłeś na straży i dobrego depozytu wiary strzeżesz. Wiesz dobrze, arcybiskupie Pawle, że Duch zaś otwarcie mówi, że w ostatnich dniach niektórzy odpadną od wiary, co widać na naszych oczach, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. A stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. Księże arcybiskupie, jest ksiądz godny głoszenia Ewangelii. Pośród wszelkich utrapień znosisz trud ewangelisty. Jesteś prawdziwie godnym głoszenia tej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Nie bratasz się ze światem, lecz prowadzisz owce po wąskiej drodze do Chrystusa. Teraz ujawnia się, kto umywa ręce jak Piłat, a kto jest oskarżany za mówienie prawdy. Ci, co milczą, nie zdali egzaminu z wiary. Ich zapłata wisi nad ich głowami. Ci, co nie wydali owocu, zostaną wrzuceni w ogień i będą płonąć. Przykre. Wiedz, arcybiskupie Pawle, że jeśli nastanie dzień jeszcze trudniejszy, możesz na nas liczyć. Owce nie zostawią swojego pasterza na pastwę losu, jak ci, co zostawili nas, co siedzą tam, gdzie nie powinni siedzieć. Bracia i siostry, wspierajcie każdego dnia naszego pasterza dzisiejszych ciężkich czasów, arcybiskupa Pawła Lęgę, modlitwą do Matki Bożej Królowej Polski. Maryjo, okryj płaszczem i opieką swoje dziecko i sługę Twojego Syna, który jest prześladowany przez swoich braci za głoszenie prawdy o Twoim Synu. Prześladowcom daj opamiętanie i siłę do powrotu na drogę Twojego Syna. Ciebie, księże arcybiskupie, proszę o modlitwę za mnie do Matki Bożej Niepokalanej, bym wytrwał do końca przy zdrowej nauce. Teraz proszę o wybaczenie, ale nie mogłem nie powiedzieć jeszcze parę słów. Mam pytanie do księdza Szałandy. Czy ksiądz wie, co to jest tradycja? Kapłan jest zobowiązany do prowadzenia ludu Bożego po drogach Ewangelii i tradycji. Strzec depozytu wiary. Niestety, ksiądz Szałanda w wypowiedzi do portalu Deon, jak dla mnie to portal promujący skandale niż prawdę o Chrystusie, zamieścił takie słowa. Księdza Tomasza Jochenczyka, związanego z dość agresywnym nurtem tradycjonalistycznym, zwolennikiem całowania kapłanów w rękę i zyskania za to odpustu. Częstego gościa stacji internetowej w Realu 24. A o mnie napisał, że mam jakieś lęki, jakby chciał przez to powiedzieć, że jestem psychiczny. Tu chętnie odpowiem księdzu Szałandzie, co o tym myślę. Po pierwsze, rzucił się ksiądz na kościół, który
założył Jezus Chrystus jako tradycyjny, który wywodzi się od pierwszego ołtarza i który taki powinien pozostać, dopóki Chrystus nie przyjdzie. Tak kazał nam Jezus czynić. Czy się pomyliłem? To czyńcie, dopóki nie przyjdę. Ja rozumiem, że ksiądz nie zdał egzaminu z wiary. Czuję się niespełniony w kościele tradycyjnym, katolickim. Tak jak ksiądz Sawa, nazywając arcybiskupa Pawła Lęgę. Ten człowiek, takie nastawienie jest postawą pyszną, brakiem szacunku do hierarchii Kościoła i można by rzec słowami nienawiści. Takie zarzuty, które stawiają księża, którzy mają tytuły doktorów, przynoszą tylko wstyd Kościołowi tradycyjnemu, który trwa od 2000 lat. Ksiądz Sawa nawet ośmielił się podważyć ojców Kościoła, a nawet poprawić świętego Ludwika, jakby chciał uniżyć tytułu Matce Bożej. Wstyd! Wszystkie tytuły, które posiada i dostała Maryja, wypływają z tytułów jej Syna. To atak na potęgę Maryi, jaką otrzymała od Boga Ojca. Ciało z ciała, krew z krwi, stanowią jedno. Tacy księża, niestety, mają problemy sami z sobą. To duchowe problemy. Ludzie uciekający się w jakieś grupy charyzmatyczne, którzy szukają jakichś spełnień, jakichś cudowności, uniesień emocjonalnych, na których budują i przekazują innym te wartości, które nie są katolickie, tylko zielonoświątkowe. Tacy księża wręcz zieją nienawiścią do kościoła tradycyjnego, który założył Jezus Chrystus na Piotrze. A użycie słów przez księdza Sawę do arcybiskupa Pawła Lęgi, ten człowiek jest wręcz obrażające i odrażające, ziejące nienawiścią do arcybiskupa. Zero szacunku. Widać, ile pokory jest w tych dwóch księżach. Mam pytanie, czy ksiądz Szałanda wie, co promuje Marcin Zieliński? Przywołuje demona na swoich modlitwach. Makara to demon hinduski. Można sprawdzić na grafice w Google. To jest tak jawne, że tego się nie da ukryć, że przywołuje i wlewa w ludzkie serca demony. Makara. Trzeba sprawdzić pozostałe. W niedalekiej przyszłości przyjdzie taki czas, a zbliża się wielkimi krokami, że wytoczymy proces kanoniczny i oskarżymy was o wszystkie profanacje w kościele, brak szacunku do prezbiterium, za wszystkie dyskotekowe przedstawienia w kościele, za brak szacunku do miejsc świętych i kultu Bożego w nich. Wszystko jest udokumentowane. To tyle. Możecie znów nadawać na Deonie. My, wierni, życzymy takim księżom, by jak najszybciej powrócili do korzeni Kościoła katolickiego i jego założyciela. I pamiętajcie, cały naród polski jest arcybiskupem Lęgą i nie pozwolimy go obrażać ani atakować. Jeszcze jedna sprawa. Mała ciekawostka. W Ameryce Łacińskiej było 20% zielonoświątkowców, a 80% katolików. Teraz jest na odwrót. A co gorsza, co roku jest ponad 100 tysięcy zgłoszeń na policję o molestowanie dzieci i pedofilię. Ja tak tylko na marginesie ostrzegam, jaka szykuje się przyszłość, jeśli nie zaczniecie bronić Kościoła i wiary katolickiej. A co do naszego episkopatu, to mam pytanie. Od kiedy to się zabrania głoszenia Ewangelii? Idźcie na cały świat i głoście. A wy co? Nadziwić się nie mogę, że tak szybko przeszliście do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma. Są jacyś ludzie, co sieją wśród was zamęt. Ja się tylko tak zastanawiam, czy oni nie boją się potępienia? Chyba nie. Oni nie boją się ni Boga, ni ludzi. Niech Pan Bóg błogosławi, a Matka prowadzi drogami Syna. Do Syna i pamiętajcie, na Jasną Górę. I nie szukać jakichś cudowności po świecie. Na Jasnej Górze jest tron Matki Bożej. Amen.